Siema, z tej strony Agis i dzisiaj mam dla was dla odświeżenia kolejną historyjkę, no bo pomyślałem sobie, czemu nie, a przy okazji jeszcze jest to nawiązanie do jednego z moich poprzednich filmów, który akurat też zrobiłem na temat samochodów. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to jakiś czas temu zrobiłem filmik o samochodach, w którym po prostu powiedziałem, że no, starsze samochody tak jakoś bardziej się je po prostu czuje, że tam się coś robi, co nie, że jesteśmy takim kierowcą, wtedy się bardziej czujemy, a w nowych samochodach, no jest to tak może 2 na 10 i w sumie teraz w tej historyjce, którą wam teraz opowiem, no troszeczkę się to potwierdzi. Cała historia zaczyna się tak, że ostatnio pojechałem sobie do Polski, żeby sobie po prostu psa odebrać, ponieważ tam żeśmy sobie opatrzyli tego małego psa, no i trzeba było go odebrać, więc pomyślałem sobie, no to sitło dam, wiecie, tam na motorcyklu nie będę jechał, no to trzeba sobie jakieś auto wynająć. No i tak mnie jakoś tam stukło w głowę, żeby wynająć sobie takiego SUV-a, co nie, no wiecie, nie za małe, nie za duże, coś takiego po środku, no bo jednak jak dostaniecie, kurde, jakiegoś tam Volkswagena Polo, no to tak się, wiecie, jedzie tak 2 na 10, co nie? No to wchodzimy na jakąś szykowną stronkę, no i tam sobie po prostu wynajmuję jakiegoś tam BMW X3 akurat, no bo wtedy się okazało, że dosłownie jedynego SUV-a, którego tam można było wynająć, to był jakiś tam BMW X3, chyba X1 i coś tam jeszcze było. No w każdym razie dobra, no to klikamy coś takiego, bo akurat jest tutaj w okolicy, to czemu nie? Później się okazuje, że jak na tej stronce to było tych BMW X3 do wyboru naprawdę dosyć sporo, no to jednak się okazało, że na żywo to tam w ogóle chyba ani jednej BMW-ki nie było na parkingu do wynajęcia, więc się okazało, że zamiast po prostu, wiecie, no BMW się dostało, wtedy ja dostałem jakiegoś tam Ford Kuga, czy jakoś tak z roku 2017. No bo to często jednak jest przy wynajmowaniu jakiegoś tam auta, szczególnie na jakieś tam krótsze, wiecie, okresy czasu i tak krótkoterminowo, że tam wam piszą, że dobra, wiesz, pan dostanie tutaj taki samochód lub coś podobnego takiej klasy, no i akurat tak było też w tym przypadku, no i w sumie z jednej strony nie było czego tam narzekać, aczkolwiek no wnętrza tych Fordów są takie, no okej, w sumie może trochę za dużo plastiku, ale co ja tam wiem. No ale nie ma co tam narzekać, co nie, bo samochód to samochód, wiadomo, że się dojedzie, no a zawsze lepiej niż na motocyklu, ponieważ wtedy, wiecie, no z psem takim jeszcze małym takim szczeniakiem na motocyklu, no to chyba tak nie za bardzo, co nie, przy okazji jeszcze pewnie by się przestraszył, no bo wiadomo, to takie coś nowego, w sensie, no on się ogólnie bał też tam w aucie, ale tylko że w aucie to się mógł położyć, żeby było co innego, wiadomo, nie? No i autko samo w sobie nawet takie całkiem szykowne. W sensie, no nie ma tam, wiecie, nic do gadania, no wiadomo, jeździ i tak dalej, aczkolwiek muszę się pochwalić, że ktoś na tym swoim, wiecie, touchscreenie tam zostawił apkę z Facebookiem otwartą, no i tam jeszcze był zalogowany na swoim koncie, ale pomyślałem sobie, że tego dnia akurat będę miły. No plus ogólnie spajowanie na ludziach to jest takie troszeczkę zdeczka, no weird, więc tego się nie robi, no plus jeszcze tą apkę ogólnie usunąłem, dlatego że autem to się jeździ, a nie się przegląda Facebooka, przynajmniej ja takiego jestem zdania, no aczkolwiek wiadomo, zawsze taki touchscreen jest, wiadomo, w miarę gitarka tam, ja jestem akurat fanem takich rzeczy, to czemu nie. Jeszcze zanim przejdziemy tak do w sumie takiej, no, esencji tej historii, to jeszcze muszę się pochwalić akurat tym, że wtedy właśnie po pojeżdżeniu chwilę tym autem tak oświeciła mnie jedna taka rzecz, co nie? No bo ogólnie te SUV-y, tam właśnie w tym filmie, który poprzednio robiłem też o autach, mówiłem, że te auta tak no mniej więcej wyglądają tak samo i wtedy właśnie po posiadaniu tego SUV-a, powiedzmy, że z pół dnia dopiero coś mnie oświeciło. Że wiadomo, to autko sobie tam jakoś wygląda, prawda? Ale później się okazuje, że przejeżdża tu jakiś Hyundai albo jakieś Renault, kurde, i coś innego. No i w sumie te wszystkie SUV-y właśnie z tych innych marek, no wyglądają tak mniej więcej chyba tak samo. W sensie tam są jakieś tam malutkie detale, ale to wszystko mniej więcej wygląda chyba tak samo, nie oszukujmy. No i może to jest, nie wiem, albo zmęczenie, albo pamięć mojej złotej rybki, ale kurde, no tak się czasami wychodziło, wiadomo, z jakiejś przerwy z toalety gdzieś tam na stacji benzynowej i się tak myślał, kurde, gdzie to auto jest zaparkowane, co nie, tak patrzysz po tych różnych, kurde, tam markach i to tak wszystko, kurde, wygląda tak samo, ale później sobie zapamiętałem, że ten na dachu to miał te takie, kurde, tam, wiecie, jakieś, nie wiem, co to jest, tory, kurde, dla Tomka i tak dalej, nie wiem, co to jest. Te takie do montowania, jak macie trumnę tam do przewiezienia, czy coś, to właśnie wkładacie to na te tam tory i to się wtedy tak trzyma, że wam dachu nie porysuje, to chyba, nie wiem, taki jest tego cel, mam nadzieję. No może na ten wygląd troszeczkę narzekam, ale jeżeli chodzi o same takie emocje podczas jazdy, to może zdeczka wytłumiona, ale w żadnym wypadku jakieś tam, kurde, złe czy coś. W sensie wiecie, że tam dupy nie urywało, ale nie było w żadnym wypadku nic złego. No może jedną z gorszych rzeczy było naprawdę sprzęgła w tym aucie, dlatego że ono było tak dosyć idiotoodporne, w sensie, że tam już naprawdę nic złego nie można było zrobić z tym sprzęgłem. Praktycznie jak automat, tylko nie do końca, bo jednak, no, manualna, ale jednak jak automat. Bo przy każdym innym aucie w sumie do tej pory, którym jeździłem, to zawsze było tam, że trzeba było tak leciutko, wiecie, obroty silnika tam tak zmaczować, dopasować, żeby tam w miarę nie zamoczyć, co nie, żeby nie zakrztusić, żeby kurde nie tam podkręcić zaraza wysoko, to trzeba było coś takiego robić, a w sumie w tym aucie się okazało, że w ogóle gazu nie trzeba dodawać przy zmianie biegów. Próbowałem jak najmocniej udławić w sumie tego tutaj samochodzika, co nie wiecie, taki jestem okrutny i w ogóle skończ się na YouTubie skończył, to teraz idę tam dławić jakieś samochody, no ale nie, próbowałem, w każdym razie nie udało się. Okazało się po prostu, że dosłownie puszczacie sobie sprzęgło i możecie zaraz na dwójkę wrzucać i w sumie tak jedziecie dalej bez żadnego dodawania gazu. No i jest to wiadomo okej, w sensie można powiedzieć, że hej, technika jest, co nie, no bo wiecie, synchronizatory, te inne takie rzeczy, więc się o nic nie martwić, no i w sumie z jednej strony to jest naprawdę racja, ponieważ dla tych takich, no, gorszych troszeczkę kierowców to na pewno się, powiedzmy, przyda, czemu nie. No tylko jakby później była czasem jakaś gorąca sytuacja z tym samochodem, że będzie, kurde, trzeba coś uniknąć i tak dalej, szybko może bieg zmienić, żeby z czegoś tam wyjść i w ogóle takie sprawy, no to się może okazać, że któryś kierowca tego, no, powiedzmy, nie będzie w stanie wykonać, no bo przecież tutaj samochód wszystko za niego synchronizował, a teraz trzeba troszkę zainterwencjować, to kurde, co? Nie, no to chyba nie w tą stronę. To też może brzmieć jak trochę takie tam, wiecie, czepianie się i tak dalej, aczkolwiek, no, jednak
myślę, że jest to taki dosyć dobry przykład, powiedzmy, jak mamy na motocyklach, wiadomo, sprzęgło uślizgowe, co nie, no i wiecie, sobie jeździ taki fagot, tutaj, przepraszam, motocyklista ze sprzęgłem uślizgowym, później wsiądzie na motocykle bez sprzęgła uślizgowego i na pierwszym zaklęcie wylatuje przez kierownicę, bo mi się jakieś koło zablokuje, nie? No i w sumie, żeby tak nawet nie dramatyzować, to jednak troszeczkę to tak zabiera tego fanu z tej jazdy, dla mnie personalnie, bo w sensie sobie tam, no wiadomo, gazu można było dodać, wiadomo, ta reakcja silnika była od razu, że tam nie było żadnych problemów i tak dalej, można sobie było muzyki posłuchać, wiadomo, depnąć 200 i tak dalej, tylko gdzie jest w sumie ta ekscytacja z tego depnięcia 200, bo oprócz tego, że gdzieś tam na tachometrze się wyświetliła ta liczba, to dużo tego nie było. Nie, że jest coś w tym złego, tylko po prostu w tym całym jeżdżeniu nie było takiej żadnej emocji, w sumie bardziej był taki Resident Sleeper niż cokolwiek innego, bo jednak, no wiecie, tam sobie jedziemy, no i w sumie nic się nie dzieje, sobie jedziemy, co nie, a tutaj wiecie, jak mamy powiedzmy jakiś motocykl, czy może właśnie jakiś taki samochód, który pozwala nam na troszeczkę więcej kontroli, to zawsze wtedy możemy się jakoś pobawić. Na motocyklach, tak w sumie na własnym przykładzie, wiecie, sobie jedziemy gdzieś tam, jak się nam nudzi, to możemy sobie jakiś downshift walnąć, więcej rewu, czy coś takiego, czy po prostu jakoś się tą maszyną, powiedzmy, pobawić, nie? Tutaj w tym samochodzie to ciężko było go udusić nawet złą dawką sprzęgła. No jeżeli chodzi ogólnie o całą wycieczkę, w sumie już tak odchodząc troszeczkę od tego auta, bo jeszcze chciałem tylko tak wyprostować tam, wiecie, parę, że tak powiem, punktów z poprzedniego filmu, a jeżeli chodzi o samą wycieczkę, to wiecie, pies jest okej, może go widzieliście na Instagramie, a jeżeli chodzi o samą wycieczkę, to prawie tam, no, żeśmy się pobili z jakimś dresem XD. No może bez tego XD, tak w sumie centralnie byłoby gdzieś tam na granicy, wiadomo, jest jakiś tam kantor i tak dalej, co nie, no, tam się podchodzi, żeby hajsy wymieniać i te sprawy, no i tam się podchodzi, on tam już stoi, mówi, no, bo to 24/7 jest napisane, jak ktoś sobie przerwę zrobił na 10 minut, kurwa, ja pierdolę, wiesz, co to kurde głupie jest, to weź się trzeba pozabijać, nie? No to ja próbowałem temu człowiekowi przetłumaczyć, że wiesz, jak się 24/7 robi w jakimś tam lokalu, to czasami może trzeba pójść do toalety, w sensie to też tam są ludzie, co tam pracują, to nie jest tak, że to jakieś tam kurde humanoidy czy coś innego, więc no trzeba czasami pójść, wiadomo, sobie kawkę wypić, coś takiego, no bez stresu, nie? Ale ten nie, to zaraz się będzie rzucał, że wiesz, ale co to, ty mi byś mówił, że to 24, jak jest 24/7, to ma być 24/7, bo ja tu jestem klient, kurde. No i to jest coś podobnego, jak kiedyś była nam taka w sumie chyba ta drama z tym Wardęgą, czy jakimś tam Gargamelem na YouTubie, że o ten, kurde, o to jest regulamin, tam jest tak, na regulamin tam jest tak napisane, masz tak zrobić, potem, kurde, ktoś tego, no patrz, tam jest, no. No i wiadomo, że teoretycznie racja jak najbardziej, tylko z drugiej strony, kurwa, no, jesteśmy ludźmi, nie, szanujmy się i będzie okej. No ale ten tutaj to niestety nie był człowiekiem, zaraz się tam chciał klepać, że o, co mi tu będziesz mówił, że wiesz, 24/7 to 24/7 minus 10 minut, wiesz, żeby dawaj, jak będzie chciał klepie, to zaraz mi się kantor otworzy, to tak, dawaj się klepiemy, nie, no i w sumie jakoś tam się troszeczkę uniknęło, bo zaraz tam ta miła pani otworzyła jednak ten kantor, no i było okej. Chociaż nie powiem, to było nawet tak leciutko deprymujące z mojej strony, ponieważ w sumie tak troszeczkę się klaustrofobicznie czułem, co nie, bo wiecie, samochód, jeden mężczyzna, jeden samochód i zero dostępu do internetu, plus jeszcze do stanu konta gdzieś tam, nie. No w sensie dostęp do stanu konta to jakoś to miałem i później jak się na 3G akurat przerzuciłem, to jeszcze też internet w Polsce złapałem, ale no jednak troszeczkę było to takie deprymujące, czy może takie klaustrofobiczne leciutko, że wiesz, patrzysz się tam na telefon, to masz tutaj na koncie tyle pieniążków, a później jednak, no wiecie, trzeba raczej gotówką zapłacić, nie czym innym, a żeby gotówkę dostać, to trzeba jednak pójść do kantoru i wymienić na złotówki. No i teraz, kurde, zajmuję się w zasadzie wychowywaniem tego psa, to już tak troszeczkę i zajmuje to troszeczkę czasu, dlatego z tego powodu również jeszcze dodatkowo, no, produkcja filmów jest tak troszeczkę opóźniona, ale mam nadzieję, że wszystko będzie okej, kiedyś to wróci, mam nadzieję, kurde, do normy, jeszcze dużo pracy oczywiście przed nami, żeby ten kanał jakoś tam, kurde, odchórzyć do takiego stanu, jak był kiedyś, ale to nie szkodzi, mam nadzieję, że oczywiście się uda i czemu nie. Aczkolwiek nadziei to nie trzeba mieć, nadziei to, wiesz, nadzieja to jest matką głupich, trzeba się po prostu zabrać do roboty, rękawki zakasać i będzie wszystko gitara, więc no cóż, mam nadzieję, że tutaj ten mały filmik po przerwie wam się podobał, jeżeli macie jak tam coś, to wiadomo, do komentarzy, no komentarze są tam, żeby je wstawiać i dzięki za oglądanie, dziękuję za uwagę, życzę miłego dnia, żegnam się z wami, ja, czyli Agis i cześć!